Czy przebieg choroby Donalda Trumpa będzie destabilizował rynki finansowe? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku. Witaj. Dzień dobry, Spyszku. Witam Państwa. Spodziewasz się dużych emocji i dużej zmienności na rynkach właśnie z powodu choroby prezydenta USA? No, emocje są już teraz i one będą bardzo wysokie do 3 listopada przynajmniej, więc no tutaj oczywiście no nie mogło się zdarzyć chyba nic bardziej kontrowersyjnego, nic bardziej istotnego w tej kampanii w jej ostatnim miesiącu. Donald Trump zbliżył się w sondażach do Joe Bidena, tam odrobił trochę strat z wakacji. Między innymi chciał pokazać to, że rynki, gospodarka, że one odżywają po pandemii. No i niewątpliwie to zachorowanie nie tylko jego, ale w ogóle jego otoczenia w Białym Domu komplikuje ten obraz, wyciąga tę jego cechę, tą, powiedzmy sobie, ten element, za który był najbardziej krytykowany na pierwsze światło. No i na ten moment widać to bardzo w sondażach. Od razu przewaga Joe Bidena wzrosła do największej notowanej od początku tego zestawienia. No i Trump ma problem, tak? Trump ma problem. Dla rynków to nie jest bez znaczenia, bo rynki się trochę boją Bidena jako prezydenta, ale na razie, poza oczywiście taką zmiennością, która towarzyszy napływającym newsom, najpierw w ogóle o samym zachorowaniu Trumpa, później o jego stanie zdrowia, to ta reakcja nie jest jakaś paniczna. Jakby rynki cały czas dominuje tam optymizm, tak? Indeksy są wysoko, nie ma jakiejś ucieczki do dolara amerykańskiego, więc powiedziałbym, że ta reakcja mimo wszystko sumarycznie jest spokojna. Prezydent USA miał pomysł na kolejną pomoc finansową dla gospodarki amerykańskiej. No, zaproponował 3 tak zwane małe ustawy. Jak oceniasz ten pomysł kolejnego wpompowywania pieniędzy do gospodarki, gdy deficyt USA już jest na poziomie 20% PKB? No właśnie, nie ulega wątpliwości, że te pakiety pomocowe wiosną, one faktycznie pomogły szybko podnieść się z tej zapaści pandemicznej, ale tak jak wspomniałeś, to jakby kosztuje, tak jak ten deficyt w Stanach Zjednoczonych tak czy owak, nawet bez kolejnego pakietu, będzie największy w II wojnie światowej, więc to nie jest tak, że można tych pieniędzy dowozić taczką w nieskończoność. No i dla mnie, szczerze powiedziawszy, sytuacja, w której szef Fedu nawołuje wręcz rozpaczliwie o kolejne zwiększanie deficytu, jest taka trochę no jednak nietypowa, tak? Na pewno bez precedensu. Natomiast jakby jedni i drudzy politycy oczywiście chcieliby te pieniądze dać, no politycy lubią rozdawać pieniądze, przecież to one nie pochodzą od nich, więc chcieliby je dać, natomiast no demokraci, którzy mają swoje pomysły, nie chcą zrobić prezentu Trumpowi tuż przed wyborami. Wątpliwie na cokolwiek się zgodzili, Trump przedstawiłby to jako jego sukces, tak? No więc przed wyborami on zyskałby taką premię. Stąd też ja od początku traktowałem te negocjacje, rozmowy jako pewnego rodzaju grę. No i ta gra została przerwana przez prezydenta, który widzi, że no nie dostanie tego prezentu od demokratów. Będziemy teraz mieć takie pokazywanie na siebie palcem, to twoja wina, tak, że te pieniądze nie poszły do wyborców. Pytanie, co będzie później, bo to zależy od tego, jaki będzie układ sił. Pomijając to, kto wygra wyścig o Biały Dom, to bardzo ważne będzie to, czy demokraci przejmą Senat, bo jeśli nie przejmą, jeśli na przykład wygra Biden, a Senat zostanie w rękach republikanów, to szanse znowu na jakiś duży pakiet będą niewielkie, no bo jedna partia nie będzie miała wszystkich ośrodków władzy potrzebnych do tego, żeby swoje rozwiązania przepchnąć. Pisałeś w swoim komentarzu, że jeżeli chodzi o te 3 tak zwane małe ustawy Trumpa, to jest bardzo duża szansa, że demokraci i republikanie dogadają się w kwestii pomocy liniom lotniczym, natomiast największy spór będzie dotyczył pomocy dla gospodarstw domowych. Czy to jest kwestia taka właśnie stricte związana z wyborami? Dokładnie tak. Jakby linie lotnicze to jest względnie niewielka pomoc. Oczywiście względnie niewielka to jest wszystko, cały czas mówimy to w warunkach Stanów Zjednoczonych, 25 miliardów dolarów. Dla nas to jest roczny deficyt pandemiczny, można powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych to są względnie niewielkie pieniądze, a ważne politycznie, tak, bo linie lotnicze zapowiedziały duże grupowe zwolnienia, więc nikt nie chce być odpowiedzialny za te zwolnienia. Każdy będzie chciał pokazać,
no jakby zrobiliśmy wszystko, żeby do nich nie dopuścić, więc tutaj o konsensus może być łatwo. Natomiast wysłanie pieniędzy czekami do gospodarstw domowych, no to jest czysta kiełbasa wyborcza i jedni i drudzy by chętnie to zrobili, gdyby to punktowało na ich konto. No teraz, jeśli zostałoby to zrobione przed wyborami, zapunktuje to na konto prezydenta Trumpa, więc sądzę, że opozycja nie będzie chętna, żeby do tego dopuścić. Co mogłoby wywołać głęboki niepokój inwestorów? No, rynki są w takim, na takim etapie, gdzie w zasadzie szybko otrząsają się ze wszelkich złych informacji. Wydaje mi się, że tutaj cały czas największym zagrożeniem są jakieś dywanowe restrykcje, bo do tej pory no mamy przecież rekordowy wzrost przypadków COVID-u i w Europie, w Stanach on teraz nie jest rekordowy, ale jakby też nie przestał spadać, zaczął rosnąć znowu. Natomiast rynek się tego już przyzwyczaił, nie reaguje na to, tak? Bo wychodzi z założenia, no są jakieś pewne drobne ograniczenia, ale żyjemy, my sobie z tym radę, dane makroekonomiczne cały czas są na fali tych pakietów pomocowych z wiosny, więc chyba przede wszystkim właśnie no jakieś takie duże, nagłe restrykcje mogłyby rynki wytrącić z równowagi. O tym, jak choroba prezydenta USA wpływała na rynki finansowe, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Bardzo dziękuję.